Okej. Okej. Oto kolejne śledztwo, Donkey Kong 64. W poprzednim odcinku udało się nie tylko naklepać bossa i skompletować prawie cały Fungi Forest, ale też zacząć odwiedziny w Crystal Caverns z przedostatnim regularnym poziomie gry i kupić ruchy dla pozostałych kongów, wszystkie obecnie dostępne, i dzięki tym ruchom możemy kilka zaległych złotych bananów zdobyć. Przede wszystkim jako memowy Kong bez stylu. Tak sobie. Crystal Caverns, no tu bida. Tu brakuje jednego złotego banana dla Rankiego właśnie. Fungi Forest, tu mamy wszystko. Wszystko. Na drugim końcu tego pomieszczenia jest nie byłem z tym kluczem. Nie mam pojęcia, co się stało. Nie, trochę zdziwiony jestem. Na pewno to ma logiczne swoje wytłumaczenie, ale... Nie wiem, co się stało, naprawdę. Banana. Ale nie zdążymy teraz do tego banana. Musimy beczkę... skoczyć do beczki. A tam jest to przejście. No to jest kolejny myk zasilany kryształowymi kokosami. To jest bardzo następne. Albo nawet nie. Ale nie rozumiem dalej z tym kluczem. Pokonałem Usa, Fungi Forest. Poszedłem do Kaylansiego. Otworzyło się przejście do Crystal Caverns. Nie rozumiem. Drugi Fungi Forest, musimy się wystrzelić z beczki. To Fungi Forest. Aha, jeszcze tutaj możemy zdobyć chyba w końcu nareszcie dla Chunkiego. Jak to mówił Kranki, używaj tego ruchu najczęściej jak to możliwe. Aha. Trzeba troszkę skupienia właśnie. Tak.
Dobra. Nie rób tego. Nie rób tego. Masz ryj. Dobra. Korona praktycznie prawie że za darmo. No tak, skoro mamy wszystkie... chyba mam nadzieję taką, że mamy wszystkie. Tu zobaczmy, blueprints. Aha, to są blueprints oddane. Zaniesione do standa. O nie, nie ma czasu, później będę sprawdzał wszystkie. Wszystkie tutaj, przed pójściem oczywiście do finału. W ostatnim poziomie, na samym końcu, zaniosę wszystkie plany do Snyda. Musimy wejść do teleportu numer 4. No, u Snyda. Na samym szczycie, bo no, finałowy poziom to jest zamek. Na samym szczycie jest pomieszczenie Snyda. Ten wyścig może się nie udać od razu. Niespodzianka. Jest Amanda. Czy to może w dzień ma być? A może to w dzień. Wracamy się. Tak więc tych bananów jest już całkiem dużo. Bym się ośmielił powiedzieć, że 2/3. W momencie miałem 5 poziomów. 5 razy 5, 25 plus 4. No może nie tak znowu dużo, ale troszkę tego jest. W każdym razie pomalutku się zbliżamy. Jesteśmy. Już nie 2/3 bym, ale czy nie między 2/3 a 3/4 bym powiedział. Niby dzień, a nie to proszę, dalej latają. Wypad. Jesteś tu? Jesteś. Jestem teraz gotowy na siebie, Lanki. Wygrasz drugi wyścig i oddam ci moje trofeum. Go dogonić. Aha, przegapiłem coś. Aha, dobra, to jest już. Pomyliłem drogę, więc to jest w ogóle wszystko. Wypad. No nie, on już za daleko. No to nawet nie jest. No jak to takie fajne, bo dziadek biega szybciej od ciebie. A niestety to jest menda niehonorowa. Jeszcze się disuje jak wygra.
Dobra, widzimy go przynajmniej. A Jezus Maryjo. Tak dalej pójdzie, to trzeba będzie. Dobrze, przyjmijmy, że ostatnia próba, bo to strasznie duży dystans on robi nam. Dobra, jeszcze raz, bo przynajmniej to jakoś szło. Niestety nie ma tu jakichś żadnych bezczelnych sztuczek, o których bym wiedział, żeby go skrzywdzić. Dobra, to była nasza szansa. Niestety zmarnowana. Dobra, to ta próba będzie ostatnia. Jeżeli się nie uda, to wycinamy kolejne, żeby nie przedłużać niepotrzebnie. No ten koleś to jest naprawdę... Zapamiętałem go nie bez powodu. Na 20 lat. No, potrafi zaleć za skórę. No, milimetry. Dobra, wracamy, gdy to się uda. Ha ha ha!
Haha, fuck you. Takiego zała. Odgłosy zapania. Jesteś bardzo niemiłą. Czy to nie, inaczej. Jesteś poważnym tutaj zawodnikiem lanki. Jeszcze tak. O, banana. Jeszcze tekstura pasa startu się kliczuje. Ten palant zniknął permanentnie. A my mamy skompletowany Fungi Forest. Dobra. Udajemy się gdzie? Udajemy się do Crystal Caverns z powrotem. O nie, już się nauczyłem swojej lekcji. Skorzystamy z teleportu do Angry Aztec. No. Nagłe zmiany kamery nie są moim przyjacielem. Ja tu idę. Będę się tutaj. Tak się zastanawiałem za ten czas, znaczy to, aha, to chyba, no to jest, nie wiem, czy ten skok jest możliwy do wykonania, chyba tak, ale na wszelki wypadek udamy się tam jako tajni. Tak sobie myślałem, rozmyślałem, może niepotrzebnie, może nie powinienem było tym, nie powinienem o tym wspominać, bo to zawsze obciach trochę, ale... Oglądalność, czy to, no wiadomo, każdy chce, żeby kto publikuje, czy też większość osób, które publikują na YouTube, żeby chce, żeby oglądano to, co oni. Nieważne, czy nagrywasz, nie wiem, jak twój pies śpi, czy koty się bawią, czy gameplay, czy cokolwiek, czy coś bardziej ambitnego. Chcę, żeby to ludzie oglądali, a no tutaj... Zawsze mam, kiedy startuję z jakąś nową grą, mam nadzieję, że to będzie oglądane, na przykład Zeldy, moje nagrania z Zeld, no fantastyczne, to tam jakoś, no może no, hit internetu to nie jest, ale jest to satysfakcjonujące. Jedyna szkoda, że mało osób komentuje, mało osób się angażuje, czy coś takiego. Ja lubię, ja uwielbiam czytać komentarze. Nawet jeżeli nie odpowiem, czy tam kliknę łapkę w górę, czy co tam przy komentarzu, to bardzo lubię. Chyba, że ktoś pisze coś durnego, to nie lubię. Natomiast... Znaczy, przez coś durnego mam na myśli jakiś spam, czy po prostu bardzo opinia negatywna wyrażona w jakiś prymitywny sposób. To tak... Niezbyt mi się to... Trochę... Straconym czas po prostu mój na czytanie i tego kogoś na napisanie. Tak. Natomiast... Tam był kasplan gdzieś. Już minęło. Jak jesteśmy w jakiejś mniejszej jaskini, no to... bo ja chyba podgrywałem jakieś te teleporty. Albo nie, nie działa nic. Banana, porty, dobrze. W każdym razie... Prawie wszystko, co opublikowałem w tym roku, nie miało więcej, jak nie wiem, 30 wyświetleń, coś takiego. Co jest zresztą... No, wiem, że to... No, obciach się żalić czy w internecie czy coś, ale to jest rozczarowanie pewnie.
całym szacunkiem dla tych, którzy oglądają, którzy komentują. Lepiej się sowować w beczce. Nie chcę grać w twojego żytłaka. Dobrze, że Krankiego będziemy musieli odwiedzić jeszcze raz chyba tylko. O, tu sobie odkryjemy. Tu sobie nie, nie. Dobrze. Tylko gdzie i po co? Tylko nie wiem po co. Ciekawe, czy to nas może klepnąć w momencie, kiedy... A nie, no proszę. Nie, Matole, gdzie tam lecisz? A się. Dobra, nieważne. No, eksploracja tu jest mała, powiedzmy sobie szczerze. Wypadł. Przydałoby się banana porty otwierać. No, irytujące na serwisie. Dla DJ-a coś nie wiem. Ale musimy zebrać te kiszy bananów. Dobrze. Mamy. Tak więc to jest pewnie rozczarowanie. A jak robisz coś tyle lat, tak się zastanawiałem znowu nad czymś innym, nad jakimiś alternatywami, ale no... Rok był kiepski. Ubiegły, ten też jest bardzo pracowity dla mnie, olbrzymiej ilości mam pracy. Myślałem, żeby przerzucić się całkiem na nagrania, kiedy coś omawiam, coś opisuję, czy też dłuższe bardziej po prostu skrypty i tak dalej, ale no też to nie wychodziło. No to wróciłem do... Let's play Super Mario. Welcome to bonus stage. Dobra, teraz ciekawe, czy znowu lag będzie mi przeszkadzał. Bezczelny sposób, ale... Dobra, udało się za pierwszym razem. No przypominam, jak ktoś nie pamięta, lag na telewizorze. Powoduje, że nie jest możliwe. Ten teleport ma za zadanie tylko i wyłącznie przetransportować tu Szankiego, żeby mógł sobie te 10 bananów i monety zebrać. Krótko mówiąc, poza tym wielu ludzi są ludzie, którzy mi piszą, że a powinieneś robić nagrania po angielsku. Mam z tym
i zrobiłem nagranie po angielsku jakieś, gdzie mówię po angielsku. Minus tego od ludzi, którzy są przyzwyczajeni, że kanał jest po polsku. Tak więc rozwiązaniem byłoby zrobić kanał drugi, który mówię tylko po angielsku. Ale na tym kanale miałbym 0 subów, trzeba by było zaczynać od początku wszystko. Tak więc, a to wszystko wymaga oczywiście czasu i pracy, no, którego nie mam. No, przykro. Skąd wezmę? Po co nas? Tu nic nie ma. To jest balon dla DK'a. Czanki tego nie rozwali. No nie ma szans. Ale banana zabrał. No proszę. Klipnął się. Speedrun strategii jest to 101%. Ale nie pamiętam szczerze mówiąc, jaki tu jest myk. Uciekło. Dobra. Ja wiem, że nie powinienem się żalić na to, no ale zawsze szkoda żalić się osobom, które oglądają to, co robisz, więc to nie ma sensu. Natomiast nagram, które ludzie chcieli oglądać, ktoś tam kliknął, skomentował, to po pierwsze pogadanka końcoworoczna podsumowująca rok, nie wiem, dopiero robiłem to drugi raz, a ludzie pisali, że czekali, że tego, że... ciekawa sprawa, chociaż to jest bardziej taki wideoblog, czy cholera wie co to jest, nie znam przyczyn, dla których to jest tak popularne, ale cieszę się. Nie jest to również coś, co bym robił, nie wiem, co miesiąc, co pół roku, bo wtedy to traci swój sens, traci na trochę część podsumowania. Czy zabrałem tu wszystko? Patrzę tutaj, czy są inne. Dzisiaj mam już ponad 50 kolorowych bananów zebranych, to jest całkiem dużo. Ajejku, na sam koniec. No przynajmniej ta gierka jest fajna. Popatrz, myślałem, że doleci. A rzecz, o której wspominałem, że jest trudna, czy też, że pracy jest dużo,
a w wyniku pandemii i wielu innych czynników w pracy, w której jestem, produkt, który firma, w której pracuję, jest produkowany, jest ekstremalnie popularny teraz. W związku z czym, jakoś od kwietnia ubiegłego roku nie jestem w stanie się wyrobić z niczym. W tym roku wróciła osoba do pomocy, ale jest jeszcze więcej, 5 razy więcej pracy, literalnie. To policzyłem. A, powinienem się skoncentrować na minigierce raczej. Welcome to bonus stage. Tak więc no, ponad rok. A, pracy na najwyższych obrotach. I zaczynam mieć trochę dosyć tego sobie. Nie mam za bardzo siły. Znaczy, czyżby lag znowu? Welcome to bonus stage. Tak najłatwiej na lag zrzucić wszystko. No przecież cholerka. Dobra, to się nieoczekiwanie niedobre robi. Welcome to bonus stage. To nie jest trudna minigierka. Wypadł ode mnie mat. No co jest do ciężkiej cholery? Welcome to bonus stage. Dobra, wracamy do tego, jak to przejdę, bo to się denerwujące robi. Welcome to bonus stage. Bez sensu. Bez sensu. Wkurzyłem się, bo nie wiem, co robiłem inaczej, chyba za mało maszowałem chyba. Zastanawiam. Możliwe, że tam jest teleport pod tym kamieniem Wiglo, teleport dla Tiny, który latanie na jetpacku, ulubiona rozrywka każdego gracza w Donkey Kong 64. Rzeczy poruszające się jest w trakcie latania na jetpacku. No niestety, czy nam się to podoba, czy nie, jetpack stracimy, bo trzeba się. I to i tak nic nie robi. Cieszę się z jego nieszczęścia.
Podsumowując, kiedy gdy to nagrywam, miałem parę dni wolnego, bo mamy początek czerwca. Tak więc miałem okazję, sposobność, możliwość przemyślenia sobie tego i owego. Średnio to zaczyna mi się podobać wszystko, no ale trzeba sobie radzić jakoś. Były banany w wodzie, więc pójdziemy sobie po nie. Obrzydliwa mędrowa. Koszak, doczytałem gdzieś tam, szukałem informacji. Chciałbym sobie doczytać o grze, że ktoś wygrał konkurs na podkorzenie głosu do postaci i osoba z Los Angeles wygrała i przyleciała do Wielkiej Brytanii, by nagrać głos, i właśnie po przetworzeniu i tak dalej, ten głos to jest kosza właśnie. Nie wiem, czy jest jeszcze go cieszyć, czy być dumny, no ale... Całkiem sporo tego. Dla DK'a paszport. Ale nie jest dla DK'a plan. Przynajmniej cenna. Aha, i tutaj dobrze, mamy wszystko. Pomalutko wszystko. No to są laczanki, no te kolory się potrafią mówić przy różnym naświetleniu. Zbierzemy te banany dla Karny. I teleport dla Czonkiego. Czemu tu te stalaktyki spadają, powiedzcie mi? Dodatkowo przez lata, literalnie lata, unikałem pokazywania tej gry na kanale, bo wiem doskonale, jak bardzo ona jest żmudna. To nie jest... Chyba, że się ktoś komediowo będzie mówiąc,
mówiąc YouTube'owo, robił bydło. Aha, to dalej Chunky. I się wściekał na te gry. W sytuacjach, w których nie ma aż tak dużych powodów, by się wściekać. Masz bry. O nie, naprawdę nie pamiętam, jak to tam było. No. To jest tak irytujące. Dostęp do tych iglo oczywiście jest, to iglo albo się teleportuje do nich, albo one pękają, rozbija się, jest coś takiego. O! Pomysł był dobry. Dotrzeć tam, gdzie ten bubr głupi jest. Tą stronę są te domki. Musimy dotrzeć do jetpacka. Proszę, mi się wydaje, że nie zdążę skoczyć. Znaczy, gdy przydałby się teleport do tego laboratorium, to jakoś gry. Jakoś tego teleportu nie ma. A jej. Dobrze, że małpy mają takie futro grube, to nie jest zimno, bo było zapewne lodowata. Ojej. O nie, to nawet zgliczował się jeden stalaktyt. Mogę, a tu w tym zamku jest wyścig nieszczęsny. To jest dla DK'a. W tym lodowym zamku jest, w mojej opinii, bardzo, ani takim go zapamiętałem, bardzo trudny wyścig z tym chrząszczem, z tym żukiem, czy ja, co to tam było, z którym tak się męczyłem jako Tiny. Kamyk postawić. Dobrze, to sobie zostawimy na kolejny odcinek. Teraz chcę tylko
jako Didi dotrzeć do jetpacka i uruchomić tę gwiazdkę i zebrać te banany i na tym zakończymy odcinek. Tym razem to chyba była prawidłowa decyzja, żeby przedłużyć skok. Ajejku. No jak tu się nie wkurzasz na to? Jakąś dobrą ścieżkę teleportową by trzeba było pasować. Gdzie ja podpłynę w ogóle? Ja już nic nie wiem. Dobra, szlag mnie trafi z tym zaraz. Dobrze, nie, dosyć. Wracamy do nagrania, jak mi się uda do tego jetpacka dostać. Nawet nie trzeba było nic wycinać. Ciekawe co ta gwiazdka robi. Daję banany. O właśnie. Kolejny tani sposób, by to ściągnąć, tak? Czyli znany myk. Jedna lokacja, tylko różne kongi mogą wchodzić do niej. Jeszcze coś gdzieś. Zobaczmy, bo ten poziom oferuje dużo, dużo więcej niż to, co pokazałem. To część dopiero zobaczyliśmy. Jeszcze cała wioska do zobaczenia. To nie zbieramy nawet. A Funkiego odwiedzimy. Proszę, proszę. Ho. Dobrze. Tak jak mówiłem, cała wioska jest. Te banany są na ziemi, więc spokojnie zbierzemy później.
natomiast wstęp do beczki jest tylko jetpackiem, więc to jeszcze spróbujemy zrobić. Nie pamiętam, co to jest. Welcome to bonus stage. O Boże, Jezus. Trzeba tych matołów zabijać tu. Tragicznie, to w ogóle tak nie rób się nigdy, jak ja teraz. To kompletnie idiotycznie źle wszystko było. Kompletnie inną strategię na te dwa kaspaty trzeba przyjąć. Oczywiście wrogowie uciekają, żeby ci utrudnić życie. Welcome to bonus stage. No, w ten sposób trzeba to zrobić. Troszkę lepiej. Się zabija kaszpaty. Jeszcze... Ajejku! Myślałem, że... Dobrze. Ale to ja myślałem, że ten ostatni atak go klepnie. Dobra. To jest denerwujące, bo mu czeka. Wrogowie tutaj działają trochę inaczej. Zamiast biegną w twoją stronę, po prostu uciekają cię. Żeby tylko cię wkurzyć, żeby ci było trudno. Jest i tak zła droga. Ajej, to była dobra droga. To się znowu nie uda. Urok Donkey Kong 64. A jeszcze właśnie zapomniałem powiedzieć, w tej wiosce, co tam było widać przez chwilę. Jest ekstremalnie trudne zadanie. W mojej opinii trzeba granaty rzucić. Trzeba na czas chyba właśnie też wszystkich przeciwników załatwić coś takiego. Trzeba wejść do domku i na czas klepać. Może jest bardzo ostry limit czasowy. Bardzo trudna sprawa. Już się nie zdążył. Chyba właśnie jako Diddy trzeba
na styk granat w lewo, w prawo rzuci, coś mi się tak przypomina, że to mnóstwo prób na to zeszło, na której tak nie mam czasu teraz. Nie mam cierpliwości, by to robić teraz. Tak więc tutaj bardzo trudna próba czeka nas. Sobie muszę na jakiś mniej stresujący dzień zostawić. Dobra, udało się. Lepiej trzymać Z, mam nadzieję, że jetpack został. Dobrze, ja... Wezmę jeszcze te banany tutaj. Podwójne, przecież dwa razy, czyli dwa razy więcej amunicji. I tyle od Funkiego. Dobrze, na razie tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Donkey Kong 64.